Dlaczego przebrałaś się za policjant dzisiaj? Może jesteś policjantką? Nie, ale ktoś tu dzisiaj musi pilnować porządku. Jeśli nie policja, to my. Możesz pilnować porządku? Tak, dzisiaj pilnuję tego wszystkiego. A jeśli coś się stanie, można cię obwinić? Raczej nie. A ogólnie, jak się udał pochód? Super, naprawdę, zabawa jest świetna, wszyscy krzyczą, tańczą, cieszą się i bawią. Właśnie tak powinny być juwenalia. Co jeszcze będziecie ciekawego dzisiaj robić? O, dzisiaj bardzo dużo atrakcji. Kabareton jest, AWF-alia, na akademię, każda akademia ma dzisiaj jakieś atrakcje. Też będziesz tam jako policjantka występować? Już nie. To się okaże, ale możliwe, że tak. Ale 6 grudnia to chyba nie dzisiaj? Czemu? Tak, dzisiaj? Dzisiaj. No to co, będą prezenty? A będą później troszeczkę. Jakie prezenty? Kupa śmiechu na kabaretonie. Kupa śmiechu na kabaretonie? Tak. Na Uniwersytecie Śląskim na stołówce jest. A ogólnie jak atmosfera przed juwenaliami? Będzie dobrze? Bardzo dobrze. W tym roku się wyjątkowo dobrze zapowiadają. Startujemy dzisiaj właśnie na stołówce Susia kabaretonem, a później do soboty. Ile ludzi ogólnie oczekujecie? Ile będzie się bawić z wami? Mamy nadzieję, że jak najwięcej. No, liczymy, że na największym koncercie będzie około 20 tysięcy. No właśnie, to może wytłumaczymy. Ma pani jakiekolwiek pojęcie, o co tutaj chodzi? Nie mam pojęcia. Przed chwilą jeszcze tutaj nic się nie działo. No właśnie. Był pochód, rozpoczynają się juwenalia śląskie, studenci się bawią. Co pani o tym sądzi? Bardzo dobrze. Sama jestem studentką. Niestety już nie za bardzo się mogę bawić, ale na takich otwartych przestrzeniach super, że studenci organizują sobie takie imprezy. Czy to jest dobry pomysł, żeby w ogóle pokazać, że studenci się bawią, że jest ciekawie i fajnie? Myślę, że jest to dobry pomysł, jak najbardziej. Pani nie dołączy, rozumiem, dzisiaj do nich. No, na tyle, ile mogę dołączyć, dołączę. Będę obserwatorem bardziej może niż uczestnikiem. Co tutaj dzisiaj robicie? Dlaczego tak, że się ciekawie ubrali? No, skoro są juwenalia i pochód inauguracyjny, no to musieliśmy tutaj przyjść, skoro jesteśmy studentami, a przebraliśmy się, nie mieliśmy pomysłów i stwierdziliśmy, że to będzie prowokowało, no i się tak przebraliśmy. Prowokowało, ale czy nie będzie... Prowokowało, no... Pomyśleliśmy, że będzie fajnie wyglądać ogólnie. No, a ciepła pogoda, więc na pewno odpowiednio ubrani jesteście, nie? Tak, tak. Przynajmniej się nie jest troszkę ciepło. Tak? A smoczek też jest? Bo tutaj gdzieś pasowałbym chyba, tak? Można pokazać? Właśnie. Jak się tego używa? Moglibyście... Trzeba ssać. Okej, dobra. I co będziecie jeszcze dzisiaj ciekawego robić, powiedzcie? No, dzisiaj wybieramy się na kabareton, a konkretnie na organizację kabaretonu, bo jestem tam, troszeczkę pomagam przy organizacji. A generalnie jest dużo imprez klubowych, czwartek, piątek, imprezy klubowe, koncerty klubowe, wielkie grillowanie z Egidą jest tutaj na Ligocie, na akademikach Usia, no i koncert na Muchowcu. No na pewno nie będziemy się nudzić. Będziemy się nudzić. A teraz pytanie i chcę, żebyście odpowiedzieli szczerze. Czy juwenalia śląskie w tym roku będą najlepsze z tych wszystkich juwenali, które tutaj się odbywają na terenie Śląska? Wasze? No szczerze powiedziawszy, no to nie będzie obiektywna odpowiedź, ponieważ ja naprawdę jestem głęboko w organizacji tego wszystkiego i ja mogę powiedzieć, że patrząc na harmonogram, na pewno są ciekawsze niż rok temu, na pewno może są ciutkę gorsze od tego dwóch lat, od tych juwenaliów 2 lata temu, ale też będą bardzo fajne, co zresztą widać po pochodzie, które do tej pory... Jak się będą dokładnie. Właśnie, a ile studentów na tych największych imprezach, jak myślicie, przyjdzie? Ile się spodziewacie? Bo jest ładna pogoda, jeżeli ta ładna pogoda utrzyma się, będzie około 15-20 tysięcy osób, bo nawet przy brzydkiej pogodzie przychodziło 10-12 tysięcy, także myślimy, że tym razem pobijemy. Dlaczego Maruchy się brali? Kaszlem to fajnie się pokazywać, bujasz po mieście? No, oczywiście, to jest największy szpa. Proszę powiedzieć, ile teraz osób jeździ Maruchem? A jeszcze tak umalowany Maruchem, tym bardziej. A poza tym, to jesteśmy Polakami, chciałem promować naszą polską markę.
Tak, to śpiewał Wikcy, Rusy mieli swoją Wolkę, a mamy swojego Fiata małego, także trzeba to promować, prawda? Legendarny wehikuł. Powiedz, tak ile w porywach studentów mogłoby się zmieścić do pana? Ja liczę, że wejdzie 16. Studenci są tak pakowni, a jeszcze jeżeli będą z akademika, to już są już tak przygotowani do wchodzenia. Jak najwięcej osób na jedno łóżko, także tutaj. Weź pleca, a jeszcze jest taki, wiesz, motyw mobilizacyjny, jak dziewczyny będą, to każdy będzie taki ślizgnie tutaj. Nogi przez szybę. Noga zamykamy drzwi i wchodzi przez szybę. Dlaczego? Przez szybę. Jeszcze żołnierzy. Tylko malucha nie uczy, to będzie płacić. Dawaj, partia, partia. Partia ze studentami. Nie ma tego malucha. Hej, gramy! Nie zawsze mówili! W waszym imieniu, w moim imieniu, w imieniu rektora Elektra witam byłego studenta, pana prezydenta Katowic, Piotra Uszoka. Słuchajcie, a ponieważ zebraliśmy się po to, nie po to, żeby zebraliśmy się tutaj po to, nie żeby gadać, tylko radować się, świętować, więc pozwólcie, że złożę wam krótkie życzenia. Bądźcie spontaniczni, bądźcie radośni. Cieszę się, że z roku na rok jest coraz bardziej kolorowo, wesoło, coraz to nowe ubiory są. To wielka radość w moim sercu i zapewniam, że na finale na Muchowcu spotkamy się razem, będę razem z wami, będę obserwował, jak się bawicie i nie do końca się może mogę bawić tak jak wy, nieskrępowany z uwagi na swoje stanowisko, ale zawsze wspominam te czasy jako wspaniałe czasy, radosne czasy, czasy, do których bardzo często wracam. Zatem niech będzie mi wolno przekazać wasze ręce ten klucz. Rządźcie dobrze, radośnie i odpowiedzialnie tym miastem.